I tak pięknie nasza malutka perełka pije, tylko ogonek jej chodzi. No stepcie jeszcze musimy trzymać troszeczkę, ale już w każdej pozycji da się malutkiego napoić. Już się pomalutku przyzwyczaja. Jakie odgłosy piękne wydaje. Mleczko się pieni. No. Jejku, jak się spieniło to wszystko. No, takie głodne było. Stepcia, spokojnie. Słuchajcie, jak ktoś by chciał mieć kozy, naprawdę, to polecam, bo to jest taka radość niesamowita. One są jak pieski, potrafią się przytulać. No, do następnego cyca poszedł. Jeszcze z tego będzie ściągnął. No. No. O, zasał. To jest perełka i tutaj musimy niestety kilka razy dziennie. Co przechodzimy, to dajemy. Ile wypije, tyle wypije. A ty co tutaj chciałaś? To jest następne. Są. Dzisiaj było -2 u nas stopnie w nocy. Aż przykro, dlaczego? Bo drzewka owocowe puściły po prostu owoce. Znaczy kwiatki i tak dalej. Podejrzewam, że to mogło wszystko poprzemarzać. Tylko, że tutaj, tam, gdzie, w tym momencie, gdzie jest ta koziarnia, to jest tutaj na chłodniej. Tam tak. U góry jest... mamy kilka stref takich. Tak, jest cieplej. No. No. Ale słuchajcie, co by nie było. Malutkie uratowane, tak? Malutkie uratowane, to nas najbardziej cieszy. Udało się. Wbrew osobom, które nas tam strasznie mocno krytykują, jak pan Jan Chlebek, to panie Janie Chlebek, pozdrawiam pana serdecznie za tą bardzo fajną opinię, którą pan mi wystawił na Facebooku. Nie wiem, kim pan jest, ale mówię, jest pan, no, a powiem wprost, jest pan tchórzem i tyle, i dlatego wykasował nawet pan ten post, który pan tam napisał, obrażając nas tutaj niesamowicie. Także ja tutaj będę napiętnował te osoby, a w każdym filmiku będę napiętnował takie osoby, bo takie osoby to, słuchajcie, on ma może stado jakieś większe i tak dalej. Ja widziałem jego zdjęcia tam na Facebooku, nazywa się pan Jan Chlebek i hodowca kóz, co tak samo niby miłuje zwierzęta, odzywa się w ten sposób do drugiego człowieka. My nie mamy hodowli, my chowamy kózki dla siebie, ja opowiadam tutaj, jak my to robimy, nie musi to być słuszne. Także tutaj w internecie nikt nie jest anonimowy, jakby się komuś wydawało. Słuchajcie, mam... Szukaj drugiego cyca. Ale on już pojadł i to sporo, nie bo... Nie wiem, już ją puścić? No, na razie ją puść. No. Później będziemy je... O, i widzicie, już tutaj jest zazdrość. I później będziemy je wyprowadzać na pastwisko. Na pastwisko trudno nam się je wyprowadza, ale nagramy wam filmik, jak wracają z pastwiska. Tak. Biegusiem. Biegusiem, do tej, oni uwielbiają tą koziarnię, tutaj naszą. No. Biegusiem, ale drzewek owocowych nie ominą. Nie, nie. Biegnie, ale głowę wystawi na bok, żeby tylko jakikolwiek listek, żeby zerwać. No. No i tutaj jest Gabrysia. Ona na noc ją po prostu odizolujemy. No, jak źle powiedziałem. Poczekaj, bo już się sama zamotała. Odizolowujemy. Tak, dobra, poprawicie mnie, będziecie się ze mnie śmiać trochę. Jest izolowana. Jest, o, tak, można to proste słowo użyć. Jest odizolowana od reszty kózek, bo ona jest w ciąży. Na powietrzu wiadomo, że tam ona może uniknąć jakiegoś uderzenia w brzuszek i tak dalej. Ale na noc tutaj w koziarni mamy to... ją na bok damy, ale ona teraz sporo leży. Widzicie, my żeśmy przyszli, zawsze była taka ochotna do pieszczot i tak dalej, a w tym momencie leży. Ona niby za półtora, za 2 miesiące niby. Tak. Ja nie wiem, czy znowu żeśmy się z czymś tam nie pomylili, ale to wszystko wyjdzie. Już nie ma tak, już tak się nie przejmujemy bardzo mocno, po prostu czekamy, obserwujemy i tyle. Już naprawdę po tym pierwszym porodzie... Tak jest, po tym pierwszym... Cześć, Julian. Po tym pierwszym porodzie już jesteśmy mądrzejsi i bardzo dużo takich wpisów edukujących, które były i na Facebooku, i na kanale naszym, i na Messengera, co żeście nam pisali. My wyciągnęliśmy z tego wnioski i jesteśmy już mądrzejsi.
o te wasze komentarze. No i prawie o rok czasu hodowli kózek. Jak na razie. Nie zachorowała nam żadna. Wszystkie się dobrze mają. Wykociły nam się dwie piękne dziewczynki. Udało nam się jedną uratować. To cóż, większego sukcesu już nie mogliśmy chyba mieć w tym roku. Jeszcze będzie jeden poród i chyba trzeci. Chyba, że no, jeszcze Milusia. No. Także widzicie, i to też w dużej mierze wasza zasługa jest, tak? Ja nie mówię do wszystkich, tylko do tych osób, które mi pomagały, a one wiedzą o tym. Także możecie być z siebie dumni. My jako uczniowie tutaj żeśmy no, przyłożyli się do tego. Oczywiście była pani Kania Unia. Tak, no na pewno. No przecież to nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak się obchodzić z tymi zwierzątkami. No pierwszy raz mamy do czynienia z kózkami. No. Także tutaj każda porada fachowa była dla nas bezcenna. No i tutaj ja się cieszę, że mogę nagrywać sobie filmiki na temat tych kózek, bo nie każdemu z tego, co wiem, się udaje uratować kózkę. My mieliśmy szczęście. I tutaj na przykład jakbyśmy chcieli kogoś skrytykować na temat, czy mu się udało uratować, czy nie, to byśmy naprawdę się grubo zastanowili. Tak. Bo każdy przypadek jest absolutnie inny. To nie ma standardów, tak? I tutaj mówię, napisać komuś komentarze różnego takiego typu, na tutaj jak naszym też takim internetowym przyjaciołom na różnych kanałach, to krzywdę można bardzo szybko zrobić, tak? A każdy przypadek jest inny. No, to nie ma to, że każdy się stara, żeby te zwierzęta miały jak najlepszy byt, żeby ten dobrostan zwierząt był jak najlepszy, a jak my jesteśmy amatorami takich zwierzątek, no to każde zwierzę tutaj jest, no słuchajcie, ani to nie na handel, ani to na jakiegoś tam zysku. Mamy mleczko, mamy jajka, mamy mięsko z tych naszych zwierzątek i tutaj je. Jak ktoś tam mi napisał, że zanim pójdą do kotła, to one są tutaj szczęśliwe, są kochane i szanowane, tak? Także taki los niestety, ale z kózkami to jeszcze nie. Jeszcze do kotła nie pójdą kózki nasze. No jeszcze nie dojrzeliśmy do tego, zresztą to jest świeża sprawa, także tak jest. Się cieszymy teraz. No. Ale tak samo jak z tym porożem u kózek, to wszystko to było, słuchajcie, to było tak podzielone opinie są, każdy ma inną opinię i ja uważam, że każdy ma rację z tym. Tam wynikła też kłótnia, ja tam łapek żadnemu nie dałem, pokłóciliście się panowie troszeczkę, no to może i panie, ale tam zbyt ostro to nie było. Słuchajcie, no, nie można podchodzić kategorycznie, że tniemy, wypalamy, czy tam chemicznie usuwamy, czyli taką pastą i tak dalej, czy wyrywamy, czy tam coś. Słuchajcie, każdy ma swój sposób, który sprawdził i ten sposób mu najbardziej odpowiada. I tutaj, jeżeli ty się na przykład jeden z drugim się nauczył w ten sposób robić i to mu wychodzi i mu to pasuje, to też, a drugi ma inny sposób, to nie znaczy, że on jest gorszy, tak? Można tylko kwestionować, czy zwierzę cierpi, czy nie cierpi. Na pewno każdy z nas chce jak najlepiej dla zwierząt i żeby no, te zwierzęta jak najmniej cierpiały, tak? No mówię, z tym porożem to jest tak wiele opinii było, tak różnych dużo kontrowersji, że my na temat już poroża się nie będziemy wypowiadać. My będziemy robić to po swojemu. A oglądając nasze filmiki, to zauważycie, co my z tymi zwierzętami robimy. Czy są jedzone, czy są pasione, czy ze skóry je obdzieramy, tak? Wszystkiego się dowiecie. My przedstawiamy na swoim kanale prawdę taka, jaka jest. I z jakimi my mamy po prostu problemy, jakie mamy z tymi zwierzętami i w ogóle z naszą działką. Bo to nie tylko jest fajnie, ale tak samo są mi problemy. Bo przyjdzie ci kret zeżre, bo coś tam, jakaś mszyca ci wejdzie i tak dalej. No co tu siusia przy kamerze? One się nie wstydzą w ogóle. No. Także i z kózkami, i z kurkami. Przecież ja powiedziałem, że za 2 lata, jak mam kurki, to mi padło około 35-40 kurek wszystkiego, bo i liść mi powynosił. Teraz te kaczuszki mi gęsi wyniósł, tak? W tym tygodniu mamy mieć te kaczuszki gęsi i tak dalej. Ale muszę wam powiedzieć, że ja 2 lata temu miałem tam na zewnątrz przecież indyka i gąski i tam się nic nie stało. A indyk był 2,5 roku? No 2,5 roku tam sobie mieszkał od maleńkiego i tam się nic nie stało. Gąska tak samo sobie tam mieszkała i też się nigdy nic nie stało. Po prostu przyszedł list i tak dalej. Wiadomo,
Leon był dorosły, Gąska też była dorosła. No. Ale tu sąsiadki, przecież dwa domy dalej, trzy domy dalej. Tak, no to mówiła, że w biały dzień weszedł jej na podwórko. Dwa lisy je przegoniło. Tak, akurat była na podwórko i utrapiła je. No wyszła po prostu z domu. Do tego dochodzi, że w biały dzień, kiedy no, jest ruch, no tak, no. Się kręcą. Dobra, to tyle by było na temat kózek i na mniej więcej. I o panu Chlebku. Mówię jeszcze raz, panie Chlebek, pozdrawiam pana serdecznie. I no, mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli nieraz okazję wymienić zdania między sobą. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.